Kolejny temat dotyczy zachowania naszego ekstrawaganckiego posła Janusza Sanockiego i jest nieświąteczny i świąteczny zarazem. Z jednej strony poseł rozdaje opłatki, a z drugiej chce likwidować Straż Miejską w Nysie, co zapowiedział w rozmowie telefonicznej z komendantem Grzegorzem Smoleniem przy okazji incydentu z blokadą. Temat nie jest nowy, ale udało nam się dotrzeć choć z opóźnieniem do oryginału rozmowy posła z posterunkiem Straży Miejskiej. Na początku zobaczmy, jak zachowuje się Janusz Sanocki w Sejmie. Tylko, panie pośle. Wniosek formalny? Panie pośle, prosiłbym jednak o wniosek formalny. Mam wniosek formalny, iżby pan marszałek wprowadził teraz tutaj, na tej sali, przełamanie się opłatkiem, ja przywiozłem 460 opłatków z Nysy. Panie pośle, dla każdego... panie pośle, proszę mnie posłuchać. Pan nadużywa uprzejmości mojej i proszę, bardzo pana proszę o nie wypowiadać się w sprawach, które dotyczą innych zasadniczych kwestii dotyczących wiary, dotyczących wartości chrześcijańskich, żeby pan nie nadużywał tego tutaj. To nie jest wniosek formalny, więc proszę opuścić mównicę. Łącznie z tą torbą, się do bardzo wiary, ciekawą. Ani do wartości chrześcijańskich. Panie pośle, zwracam panu uwagę, proszę opuścić mównicę. Ja mam... Panie pośle... Jeszcze z wnioskiem formalnym, rozumiem już rzeczywiście wnioskiem formalnym, pan Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. A tak, nasz poseł zachowuje się poza Sejmem w rozmowie ze strażnikiem dyżurnym Straży Miejskiej w Nysie. Posłuchajmy również drugiej rozmowy, tym razem z komendantem Straży Miejskiej, Grzegorzem Smoleniem. Proszę rozpieprzyć, jest pan, oczywiście uchroni pana i nic panu za to nie grozi. Nie wymaga
prawo do wszystkich jednakowo. Panie pośle, postaram się jak najszybciej usunąć przeszkodę w